Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, Shiro Yonkawa. Dzisiaj kontynuujemy sobie oczywiście naszego Moonlighterka. No, prawie potki użyłem, no ale dobra. I kochani, kontynuujemy, zbieramy dzisiaj surowce. Zobaczymy, jak długo nam się... O kurwa. Zobaczymy, jak długo nam się uda przeżyć. O nie! Tam ten Belzebub jest. Ty gnoju, przestań mi rodzinę prześladować. Ale nie, no to pięknie idzie. To naprawdę idzie pięknie. Jest różnica, no. Bez w ogóle żadnej rozbieżności. Jest różnica standardowa. Nawet widać, jak my rozwalamy te moby. No to jest kurwa coś pięknego. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co tamten loch nam może w sumie zaoferować. Oprócz tego, że... O kurde. Wspomniałem o tym. Tak, spieprz się. Oczywiście. Powiem osobiście, że z tamtego lochu to chyba będziemy tylko brać surowce te potrzebne do upgrade'ów, naprawdę, bo nic innego nam nie zaoferuje tamten loch. Ewidentnie nic. Oczywiście maksujemy wszystko jak leci. I tutaj było chyba przejście w górę i jest tu jakaś ścianka. Te stwory są ogromne, wyglądają jak golemy, ale zrobione są z żelaza i tej dziwnej niebieskiej energii. Pieczone jak ogień lub trucizna, ale nie zostawia śladu. Tego chyba nie czytaliśmy ostatnio. Dobra, idziemy w górę. Oho. I oczywiście się musiałem spieprzyć. Mam nadzieję, że skrzynka zostanie przynajmniej. Nie została. Nie ma skrzynki. Dobra. Ale lecimy w dół. Lecimy w dół, ale tu jest chyba wejście do tego super, hiper, mega pseudo lochu. No dobra, wejdźmy. Zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy, co tam będzie. Loch podróżnika 1. Jezu, nienawidzę tego latającego ścierwa, naprawdę. No oczywiście się musiałem spieprzyć jeszcze, jak to mam w zwyczaju ja. Dobra. A kto umarł, ten nie żyje. Zawsze trochę więcej szrotu, który możemy potem sprzedać. Umieraj. I chyba będę musiał zmienić pada na następny odcinek, bo już to mnie zaczyna irytować. Wciska mi się przycisk po prostu, że wciska. On się nie wciska, tylko słabo odklikuje, że tak powiem, tak jakby się na czymś zacinał. Jest czyściutki przecież, kurde, czyściłem go ostatnio nawet. I widać, że chyba coś nie dało rady. Dobra, umieraj. Artefakt zniknie po wyjściu z lochu. Tylko to nam nic, kurde, nie daje. No i to mnie właśnie, te lochy mnie bardzo, ale to bardzo... Kurzają. Bo to nam nic nie daje, oprócz tej broni, która wykorzystuje HP, co jest dla mnie śmieszne wręcz. No i on jest nic nie warty, no. Jeszcze nas gdzieś wyrzuciło. No chyba w ogóle loch zresetowało, prawda? Oczywiście, że tak. O, mimik! O. I tak nam dużo zadali, no. No to wypieprzam, bo to naprawdę nic nam nie daje. Ile dostajemy kasy? Good job! Naprawdę good job. Możemy w sumie użyć sobie potek. Czyli tak są te lepsze niby potki. Czy lepsze, te gorsze potki, przepraszam, okłamałem was. Złote stripsy też się przydadzą na sell. Dobra. No i kolejne gold stripsy. Jak tak, to ich nie mieliśmy, jak nam były potrzebne. Ten coś się w ogóle przyciął. Czyli z nich lecą właśnie gold stripsy, z tego co widzę, no i rtęć. Według ceny. Po ile jest to? 6 tysięcy, 11 tysięcy, 7 tysięcy. Kurde, no cały czas mi nie odklikują, no.
Nie odklikują mi te przyciski, cholerne. No, 660 to jest nam niepotrzebne. Mnie ja tak uważam. Mercury nam się bardziej przyda. Dobra, bosisko. No, to było zbyt easy. To było zbyt easy. No i to jest trzeci poziom już? Przestań. No. Teraz to gówno będzie puszczał. Trzeba cię ukatrupić szybciej. No i siadło, jakoś tam powoli, bo powoli, ale siadło. Tylko tak, znów pytanie, to jest za 550, to można sprzedać bez żadnego problemu. 7000 to bym wolał zostawić, 11 też. 1700, no to w razie czego już mamy na sell. Tylko tak, to 3700, to 5500. Kurde, reszta jest naprawdę drogawa. Reszta jest naprawdę drogawa, nie wiem czy tego kryształu wzmacniającego po prostu nie sprzedam. Za stówkę, 5 sztuk niby. No bo dobra, jeszcze nie musimy, a jednak musimy. To nie bardzo, sprzedaję go. Mało to da, bo 170 za 5 sztuk to jest naprawdę bardzo mało. Nie wiem czy się nawet nie pokusimy na bossa, o ile tutaj będzie boss. Czy to jest dwójka? Trójka już, loch technologiczny 3. I byliśmy na dwójce. Co to daje? Czy to wzmacnia? W jakiś sposób? Ciekawe. Ale wyszło nawet w miarę. Wyszło nawet w miarę. No i tak, tego już nie weźmiemy. Tego już cholercie nie weźmiemy, to przynajmniej to sprzedamy. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja się z tego lochu... Nie, 25 tysięcy. No to nie, wydostalibyśmy się w teorii. Ale i tak by nam dosyć sporo kasy to zabrało. Tak to po 5 tysięcy, no jako tako może być. Dobra. Hop. Jebło to jebło. Tam jest kondensatorek, ale kondensatorek oczywiście nie weźmiemy sobie. LEDy są, że lampa elektronowa są dosyć drogie i tego bym nie chciał raczej wywalać. Clipsy po 2300, 2800, ile kosztuje to? 3 lipa. W teorii możemy zużyć podkę. Włożyć sobie tą podkę. Mamy jeden slot gratis. Kryształka się możemy pozbyć, bo to jest i tak gucia, a nie kasa. I wziąć kondensator. Dobra. O! Ha, ty chciałeś walnąć, cwaniaczku? Ty chciałeś, cwaniaczku, walnąć. Dobra, zbieramy kolejny lucik. Przelotu brać nie będziemy. O kurde, faja. Niedobrze. O, dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Kto mówił chujowo, ale stabilnie. Kto wymyślił ten poziom? Niech go jasny szlak trafi. Znalazłem pokój podobny do gniazda. W środku znajduje się rzadki artefakt. Trzeba jednak dać coś w zamian, inaczej pojawi się wędrowiec. Podobny do gniazda. W środku znajduje się artefakt. Co jest najtańsze tutaj? 6000, 5600, 1700. 5 sztuk. Nie no, to jest drogie już. To już jest drogie. Tyle nie odklikuje mi w ogóle, kurde, ten przycisk, no. Zaraz się zirytuję. 12 tysięcy, 11 tysięcy, to nie wiadomo ile.
Merkury, no. Tylko to jest po 1700 razy 5. No to jest około 8-9 tysięcy. Dobra, nie biorę tego. Oczywiście, Shiro. Brawo, Shiro. O nie, niebieskie. Nie, nie, nie. Shiro. Calm down, uspokój się. Nie wolno tak robić, Shiro. Nie wolno tak robić, Shiro. No i musimy teraz wrócić tędy, really? Kurwa, kto to wymyślił? Niech go jasny. No. Niech go jasny. Nie wiem, czy ja zaraz spotki nie użyję, chociaż zaraz pewnie będziemy wracać. No chyba, że naprawdę na bossa pójdziemy, wtedy nie. Au! Won! Gnojowo. Nie mogę się ruszyć. Umrzyj w końcu, no. O, folia, 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 folia. To nam się na pewno przyda i tu jestem nawet skłonny dzielić ten Merkury. Co do folii jestem zgodny. Co do folii jestem zgodny. Dobra, resztę no niestety. Chociaż te niby trzy możemy sobie wziąć. To nam może zniknąć przy walce z bossem. Dobra, walimy wszystko. Dodajemy jak leci. O, umarł, umarł. Dajcie mnie te kondensatory. Dobra, umarli wszyscy. Nadal nie widzę, gdzie jest boss. Mamy jeszcze dwa wejścia w sumie. Jedno na prawo, drugie w dół. I gdzieś w tą stronę właśnie musimy podążać. Gdzieś w tą stronę musimy podążać. Idziemy w dół. Ty gnoju. O, już musiałem to zrobić. Ale masz karę jedna, no. Uff. Nie powiem, trochę się wydygałem. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Cholerne mimiki. No. Jadło znów, dobra. Kolejne nieznane przedmioty. Jeden kabelek. Nie wiem, czy głupoty nie zrobiłem, bo tam chyba było... Bohaterowie i kupcy. Jedni z nich uchodzą za spokoju gości. O, odblokowane osiągnięcie archeologist. Ci drudzy nie za bardzo. A tak naprawdę to dwie strony tej samej monety. Szkoda tylko, że nie da się ujrzeć obu strony monety naraz. Chyba, że masz lustro. Albo dwie monety. Może pewnego dnia odkryją, że tak naprawdę nie różnią się tak bardzo. Może tego dnia lochy odkryją przed nami swoje tajemnice. No jakby nie patrzeć, to my jesteśmy właśnie taką monetą ukazaną z dwóch stron. No bo jesteśmy jakby nie patrzeć kupcem i jesteśmy jakby nie patrzeć bohaterem. To było easy dosyć. No, jeden. Folijkę biorę jak najbardziej, bo to się przydaje dosyć mocno. O, dobra. Udało się tamtego typka ogarnąć. 1930, boże, piękne DPS-y. Piękne DPS-y. Dobra. Nie umarłeś jeszcze, naprawdę? I złote stripsy, kolejne. Już nie możemy w ogóle ich brać za dużo. Czyli jak zwykle Piro wybrał nie to, co trzeba. No ale tak jak zwykle, to już naprawdę nie robi na mnie żadnego wrażenia. Jak zwykle Shiro musiał wybrać
wybrać stronę, gdzie bossa nie ma. Nie wiem, czy gra mi tego nie robi po złości po prostu, bo tak też może być. Tak też może być. Okej. Jeszcze dalej. Czyli przy bossie byliśmy już dawno. Chyba, że bossa teraz nie ma, bo tak też może być teoretycznie. O. One dziwnie walczą. Pyk. Złotych stripsów nie weźmiemy, ale folię weźmiemy. No i jest bosik, jest bosik. Widziałem na własne oczy po opuszczeniu przez nas laboratorium numer 105. Jego drzwi pokrył zielony szlam. Badania dowiodły, że stanowi on doskonały nośnik energii wymiarowej. Próbuję, no. Coś nowego? Tylko bardzo mnie martwią te cholerne w dupę szlamy. No, czym ty jesteś? Weź się odczep, głupi szlamie. Kurde, nie rozumiem, jak na te szlamy naprawdę grać. O, dobra. Ukończyliśmy to. Ej, to tak teraz działa. Fajne. Fajniutkie. Fajniusieńkie. I w teorii teraz sprzęt, który jest dla nas zbędny, możemy sobie go wymienić. Po ile to było? 11 tysięcy. To było po ile? Po 12 tysięcy, czyli już jesteśmy... Nie, no zaraz wymienię naprawdę tego naszego pada, no. Zaczyna mnie irytować. Czy ja mogę sobie to dorzucić? Nie mogę sobie dorzucić. Bardzo mi się to podoba. A można się wrócić? Nie można się wrócić. Czyli tak, najpierw bym chciał to pozabierać, bo ja to po prostu sprzedam. Ja to po prostu sprzedam. Skoro i tak tego nie zabieram, no to zawsze te 1000, czy 2, czy 5 nawet. Zawsze jest tego więcej, prawda? Te kabelki też sprzedamy. No i wiadomo, teraz zaczynamy robić selling tu. Nie chciałem tego. Chciałem zobaczyć tak. 8 tysięcy. A to jest po ile? Po 6 tysięcy. Więc z teorii to też nam nie jest potrzebne. To jest 5 sztuk. A, bo dobra, nie będę kombinował. Nie będę kombinował, po prostu sprzedajemy. I tyle. I wracamy. A tego nie będę brał, bo nie wiem, co to jest. Być może jest coś lepszego, nie mówię, że nie, ale nie chcę mi się już po prostu kombinować i maksować całkowicie przebiegu. Po prostu sprzedajemy i tyle. Pyk, 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 pyk. Kasiuta się zgadza, wszystko się zgadza. Rozumiem, że tu już skrzynki niestety nie ma. To by było za dobrze. To by było za dobrze. No i dobra. Mamy kolejny towar. Mamy kolejny towar na handelek. Od razu sobie go odłożymy. No i prawie 200 tysięcy wyciągnęliśmy stąd. Prawie 200 koła stąd wyciągnęliśmy. To sprzedajemy w ten sposób. W ogóle czy ja to mogę połączyć? Nie mogę połączyć. To, czy coś tam się połączyło chyba, ale... Tak 2 na 10. Dobra, to też od razu sobie. A kondensator nadal nie wiem. Nie wiem, jak się nazywa kondensator po angielsku. Elektryk nie wie, jak jest kondensator po angielsku. Czy może wiem, ale. Ale jakoś tak sobie nie mogę przypomnieć. Bo nieraz nawet na schematach, jak się tam czytało i tak dalej, to. To wszystko jest. Tylko człowiek po prostu już nie pamięta. Dobra, folijkę zostawiamy, bo się może przydać. Do czego była folijka potrzebna? Folijka była potrzebna, moi drodzy, do napierśnika kompozytowego. Ale chyba tylko jedna. Pięć. Czyli dwie możemy sprzedać teoretycznie. No i tak zrobimy.
Dwie sprzedajemy. Pięć zostawiamy, dwie sprzedajemy. I naprawdę nie wiem, po ile ten łuk mogę sprzedać. Kurde, naprawdę nie wiem. 20 tysięcy? Spróbujemy. Być może to za tanio. Być może, nie mówię, że nie. Ale zobaczymy. Chciałbym zrobić sobie już ten trzeci poziom ulepszenia, ale mówię, wątpię, żebym tu jeszcze tyle aż kasy zdobył, no. Oho, złodziejaszek. Złodziejaszek. Panie złodziejaszku, wypadł mi stąd. Drugi złodziejaszek. Znaczy, chyba Bóg opuścił. Myślę, że i nie tylko Bóg. Wągnoje. Co wynosisz, dziadu jeden? Ja ci kurde wyniosę, ja ci wyniosę. Ja ci wyniosę. Ciebie trzeba stąd wypędzić, tylko no i kolejny złodziej. Ile tego złodziejstwa i to jakiś dziwny typ. Jakiś dziwny typ. Zadanie nieudane, no trudno. No trudno. Tak powiem, no nie płaczę z tego powodu, dwóch złodziei. Ty, pieseł. Co ty tam kombinujesz? Dobrze, kręć się wokół niego prawidłowo. W ogóle jest dużo tych jaszczuro ludzi. Dużo tych jaszczuro ludzi tu jest. Ale zauważcie, że ta nasza pomocnica w sumie ona trochę pilnuje. Chyba sobie odpuścił. Barwnik do ubrań? Nie. Włókno z skafandra wymiarowego? Też nie. Za tanio, za tanio, za tanio, za tanio. Ej, gdzieś ja mam ten łuk? Chyba nie zdążyła wziąć biedna, no. 40 tysięcy. No, kupujcie, kupujcie. No jednak będziemy mieć chyba kasiutkę. No, może ktoś jeszcze się skusi na ten łuczek? Czy nie? Nikt się nie skusi na łuk. O, 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 o. Także myślał, że nadal jest za tanio. No problem. Będziemy wiedzieć mniej więcej, po ile te przedmioty są. 60 tysięcy. Jakbym za 20 tysięcy sprzedał, to faktycznie byłoby to mega tanio. Znacznie za tanio. No, zainteresuje się ktoś sklepem, znaczy sklepem, łukiem, przepraszam. Sklepem już się zainteresowali, jakby nie patrzeć. Te ceny już takie w miarę są u nas uporządkowane. Tylko mówię, mam problem z brońmi. Biedaku, nie możesz nic ukraść. Nic biedaczysko nie może ukraść, no. Aż ty biedny. Aż ty biedny jesteś, no. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. Ty chcesz... materiał absorbując uderzenia. Niestety nie. Kolejny złodziej. Boże, ile złodziejstwa tutaj jest. Będzie tylko jeden przedmiot brojeczego do ukradnięcia. No trzech złodziei to już jest po prostu... To jest po prostu przekięcie. Złodziej, złodzieja, złodziejem pogania. Dlatego koniec imprezy. Wynocha mi stąd. Ile nam się udało skumulować? 761 tysięcy. Bardzo miło, prawie mamy
milionek na koncie. Idziemy się ulepszyć, kochani. Idziemy się ulepszać. Dzień dobry, panie Kowalu, Andrzej. Ty wiesz, po co ja tutaj przyszedłem. Doskonale wiesz. Hell yeah. Hell yeah. Tu potrzebujemy jeszcze tego poncho pseudo, czyli tutaj już potrzebujemy kolejnych przedmiotów. Niestety trzeba kolejnych przedmiotów. Na ten upgrade to ja nawet nie wiem, co potrzeba, więc sobie od razu go zrobimy, zaznaczymy. No i chciałbym jeszcze ogarnąć sobie tą zbrojkę, no bo ta zbrojka też nam się bardzo by przydała. Tylko też jest taki problem, że... Zapytacie, jest jaki problem? Problem jest taki, że... Ja w teorii... Tracę dużo na upgrade'ach. Mega stracę dużo na upgrade'ach. Więc nie wiem, czy to jest sens. Myślę, że wziąłem przedmioty ze sobą, kurde. Zrobię na pewno jeszcze jeden przebieg. Zrobię sobie jeden przebieg tak na sucho, na lochu elektrycznym. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie ja odkładałem te przedmioty? Tu odkładałem te przedmioty, których nie znam, tak? Dobra, trzy potki mamy, fajnie. Myślę, że możemy znów iść w razie czego do tego lochu. Myślę, że go wypróbujemy teraz tak wymaksować, czy spróbujemy wymaksować. Bo nie wydaje mi się, żeby to był sens w tej chwili. A dobra, wejdźmy tu. Lecimy na drugie piętro. Już teraz mamy w sumie ulepszoną tą broń, więc zobaczymy. Może coś się uda zrobić. Ale na dużo bym nie liczył. To jest wejście, tak? No jest lepiej, ewidentnie. No nie, no nie ma porównania. DPS jednak robił robotę. Wiecie, nawet jeżeli w teorii dostajemy dosyć mocno po dupie, to i tak nawet mając te DPS-y większe, no to jednak to robi robotę, no nie oszukujmy się. Trzy koła DPS-a, no to jest coś. To jest jednak coś. I tak, ten szrot to ja będę zostawiał, bo on się na razie nie przydaje, w razie czego, jeżeli będzie trzeba, dopiero po niego wrócę, jak już będę musiał. I tak, już mamy pradawny wolumin, który sobie weźmiemy gdzieś tu. Mam nadzieję, że nie umrę, bo byłoby szkoda. I tam jeszcze widzę jeden przedmiot, który jest niewiadomego pochodzenia, który oczywiście też wezmę. Sam fakt, że te szkielety nawet prawie robimy na hita, znaczy na hita, na jedno combo. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Nie wiem, z czego dostałem, ale okej. Otóż jest boss. W teorii możemy od razu się do niego przejść. Dobra. A nie, tu bossów nie ma, no tak, zapomniałem. Dobra, ale mamy już odblokowane, w razie czego wiemy, gdzie się dostać. To jest bardzo fajnym uczuciem, jak wiemy cokolwiek, że mamy jak uciec w razie czego z tego pierdzielnika. Tego się nie da nawet walnąć. Oczywiście clearujemy sobie na maksa. Musimy odkryć jak najwięcej rzeczy. No ładnie, 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 ładnie. Nie lubię tych grzybów. Nie lubię tych cholernych grzybów. Kostki, trochę stali, fajnie. To się przydaje. To jest naprawdę bardzo ważny surowiec w tej chwili dla nas, no bo on jest takim core itemem tutaj na wszystkim. To już czytaliśmy. To już czytaliśmy, to się nie zmienia. Mamy jakieś zejścia? Nie mamy. Te lochy są dosyć krótkie z tego co widzę, więc możemy sobie już ogarnąć zejście na poziom trzeci. To w ogóle sprzedajmy, bo naprawdę to się nam nie przyda już w żaden sposób. To są tanie przedmioty, naprawdę bardzo tanie przedmioty, których naprawdę nie warto już u nas w tej chwili kolekcjonować. Zobaczcie, pójdę tu golda, leci po 200. Tak naprawdę jedno wyjście do lochu elektronicznego to już mamy 50 razy więcej niż tutaj dostajemy. Dobra, idziemy niżej.
Ale moi drodzy, niżej pójdziemy już w następnym odcineczku, ponieważ kończy nam się czas. Ja robię na razie odcinki pół godziny. Jak będzie nas więcej, oczywiście będziemy zwiększać czas odcinków. O to się nie martwcie. To jest na razie tylko tak po prostu, żebym nie miał jakiekolwiek życie oprócz nagrywania. No bo wiecie, pracuję i tak dalej. I przy okazji właśnie robię te nagrywki. No. Dobra, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My widzimy się w następnych odcinkach, oczywiście, z Moonlightera.